Czy po pierwszej sekundzie nie chciała go zrzucić? Chciała go nad Kamilem Tapi, czy pan Bohatek, jest taka nitka goryczy, że jednak nie udało się utrzymać tego prowadzenia od pierwszej sekundy? Nie, walczyłem na tyle, ile byłem w stanie. Na drugi stron troszeczkę przypóźniłem, no i to zaważyło na odległości. Ale jestem zadowolony z drugiego miejsca. Na tyle nie było stać, Kamil był dziś lepszy. Gratulować. Walczyć dalej. Bardzo dużo kibiców tu było, także bardzo dobrze dla klubów narciarskich i fajnie się skacze, jak ktoś kibicuje, jak ktoś patrzy, a nie jak po prostu przy pustej publiczności. Dzisiaj był fajny zawód. Naprawdę duża mobilizacja i bardzo dobrze. Nie wiem, nad tym nie myślałem. Po prostu trzeba w kwalifikacjach dać siebie wszystko, to dać dobry skok, no i potem walczyć w konkursie. No. Nie myślałem o tym, na kogo bym chciał w superparze trafić. Takie ciekawe w sumie, ale nie wiem. Po prostu. Na turnieju zobaczymy, no. Tak, potrafię najlepiej oddawać swoje dobre skoki. No ale coś się czuje zawsze przed takim turniejem, że to może będzie mój turniej, powiem. Na pewno każdy chce wygrać, nie? No to ja tak samo chcę wygrać, no ale po prostu trzeba robić swoje i no i walczyć jak się najlepiej się umie, no a miejsce będzie, które będzie, no. Na pewno oczekiwania są też duże, no i ja też mam wobec siebie dużo oczekiwania, no i będę walczył, no, po prostu. Ty mierzysz wyżej, no i faktycznie, no gdzieś tam poszło to do przodu, już na tej dziesiątce się zakręciłeś w tej Pucharu Świata klasyfikacji generalnej, to w takim razie, no jak tą poprzeczkę sobie podnieść na ten turniej 4-skok? No to zależy też od mojej dyspozycji i od tego, jak się będę czuł, no, ale na pewno nisko sobie nie będę stawiał poprzeczki, bo to nie ma sensu, no trzeba po prostu dawać z siebie maksa możliwości i oddawać jak najlepsze skoki, no wtedy ta poprzeczka może być wyżej i wyżej, trzeba po prostu robić swoje. Jest ktoś w stanie wygrać wszystkie 4 konkursy, tak jak to zrobił studenta na walki miesiąc temu? Ja? Na pewno. Nie, czy jest ktoś? Myślę, że na ten moment nie. To po prostu jest za bardzo wyrównany poziom. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tam tak to pokazały te konkursy, że z tej dziesiątki to tam każdy może po prostu wygrać. No, nie ma czegoś takiego jak wtedy było, że po prostu dwóch zawodników walczyło między sobą. Tylko teraz większa ilość tam rywalizuje o to pierwsze miejsce. Także myślę, że to jest niemożliwe. Dzięki, gratulacje. Zaskoczyłem kiepski ten pierwszy skok, nie był dobry i wiedziałem, co muszę poprawić i tylko na tym się koncentrowałem. No i udało się, jest tytuł mistrza Polski. Przy okazji, który no tak pozytywnie chyba nastawia przed turniejem 4 skoczni, do którego się szykujecie. Oczywiście, że tak. No, na turniej jadę bardzo dobrze nastawiony, zarówno jestem w dobrej kondycji psychicznej, jak i fizycznej. Niczego nie będę obiecywał, ponieważ ten sezon jest bardzo trudny z tego względu, że jest bardzo dużo zawodników na bardzo wysokim poziomie. Naprawdę przy dobrych skokach mogę zająć miejsce na podium, jak i mogę zająć miejsce 10, prawda? I jedne i drugie będzie mnie satysfakcjonowało po takich skokach jak dzisiaj. Będziemy podium na 4 skoczni, tak trzymamy naprawdę. Najlepsi polscy skoczkowie, nie wiem.
Nic nam nie powie, najlepsi polscy skoczkowie. Wszyscy razem! Nic nam nie powie, najlepsi polscy skoczkowie. Nikt nam nie powie, najlepsi polscy skoczkowie. Mamy dajmy syna jeszcze. Nikt nam nie powie, najlepsi polscy skoczkowie. Nikt nam nie powie, najlepsi polscy skoczkowie. Ale jest piękne! Wyszło! Tam się czy do albumu rodzinnego robisz? Nie zupełnie. Nie zupełnie. A gdzieś na stronę? Nie, tak. No, uważaj. No pięknie. Ale na razie to jest świetne. Ewa, idź tam razem zrobicie. No idźcie razem. No, no. Gratulacje za mistrzostwa. Życzymy dalszych sukcesów. Trzymamy kciuki. Zbieramy cały czas, trzymamy kciuki. Za turniej 4 stoczni. Szkoda, że nie damy rady być tam, ale... Nie żyje nam 100 lat, 100 lat. Niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Hehehehe, ładnie.